czyste orędzie Centrum Akceleracji Interpolarnej na rok 1999. Orędzie 1999 roku, które skierowujemy dla Państwa, jest wyrazem naszego niezadowolenia i rozczarowania wobec tego, co nam wpajano jako dzieciom. Już wiemy, że w 2000 roku nie będziemy jeździć poduszkowcami, unosząc się lekko nad ziemią. W naszych domach nie będą sprzątały tanie roboty, a nawet bogaci ludzie nie będą latali sobie na wycieczki w kosmos. Chodniki pozostały brudne. Jesteśmy zawiedzeni. Nasze pokolenie jest poważnie rozczarowane. W przedszkolach i w pierwszych klasach podstawówki czytaliśmy, że w 2000 roku będziemy mieli skomputeryzowane domy i będą u nas sprzątały roboty, a na wycieczki będziemy latać w kosmos. Oszukano nas. Tak nie będzie. Jest rok 1999. Nie latamy w kosmos, nie latamy poduszkowcami, jeździmy beznadziejnymi, rozwalającymi się samochodami, a chodniki są tak brudne i brzydkie i nieładne, że można się przewracać. Mamy rok 1999. Czujemy się rozczarowani i oszukani, ponieważ gdy byliśmy mali, nasze pokolenie przepełniły ideały z czytanek i z tekstów w podstawówkach i w przedszkolach, a także w żłobkach nawet. Że w roku 2000 będziemy latali w kosmos całymi rodzinami. Będziemy poruszać się ultra bezszmerowymi pojazdami ponad powierzchnią Ziemi. Nie będzie chorób, ludzie będą żyli ponad 100 lat, a nasze mieszkania będą sprzątały nowoczesne roboty. Wszystko będzie skomputeryzowane i zautomatyzowane. Tak jednak nie jest. Przykładem tego jest nasza codzienna rzeczywistość. Proszę rozejrzeć się wokół. Jest brudno, śmierdzi, jest stęchłe powietrze. Wszyscy są przepełnieni agresją i nienawiścią wobec siebie. Czujemy się wobec tego faktu rozczarowani i zgorszeni. Nie tak przedstawiano nam wizję roku 2000, gdy byliśmy mali. Mamy teraz rok 1999. Nie latamy w kosmos, nie poruszamy się ultra nowoczesnymi, higienicznymi pojazdami ponad powierzchnią Ziemi, a naszych domów nie sprzątają ultra nowoczesne roboty. Chodniki nie są czyste, ludzie nie żyją ponad 100 lat. Nie wynaleziono eliksiru wiecznego życia. Nie poradzono sobie z problemem śmierci. Nabito nas w butelkę, wpajając nam we wczesnej młodości w szkołach podstawowych i w żłobkach, a także w przedszkolach, iż w 2000 roku będziemy poruszali się pojazdami bezszmerowymi i higienicznymi nad powierzchnią Ziemi z dużymi prędkościami, a na wycieczki będziemy latali w kosmos, a chociażby na Księżyc z całymi rodzinami. Tak jednak się nie stało. Tak nie jest. Nasza szara, brudna rzeczywistość przepełnia nas zgrozą i zgorszeniem. Czytaliśmy w czytankach, w przedszkolach, w żłobkach, w podstawówkach, że w 2000 roku będziemy latali poduszkowcami, będziemy latali na wycieczki w kosmos z rodzicami, z rodzinami, z dziećmi. Jest rok 1999. Nasze chodniki są brudne i powykrzywiane, tak że można się potknąć i upaść na twarz. Można sobie zrobić krzywdę. Oczywiście za rogiem czai się zło, ale nie o to chodzi nam tutaj w tym orędziu. Chodzi nam o to, że jesteśmy rozczarowani. Czujemy się oszukani wobec faktu, iż nam jako dzieciom w szkołach podstawowych i w żłobkach i nawet w przedszkolach wpajano, iż w roku 2000 będziemy latali rodzinami w kosmos, nasze mieszkania będą sprzątały roboty, a nie będzie już samochodów, tylko będziemy latali poduszkowcami. Nie będzie problemu chorób, nie będzie problemu wojen i cierpienia. Wszystko miało być ładne i miłe i przyjemne. Tak nie jest. Gdzie się rozejrzymy, wokół jest brud, smród i ubóstwo.
są wojny, przemoc. Przemoc to zupełnie inna sprawa i nie o to w tym orędziu chodzi. W tym orędziu chodzi o to, że czujemy się rozczarowani i oszukani, ponieważ wmówiono nam, gdy byliśmy mali, iż w roku 2000 będziemy latali już w kosmos. Mamy rok 1999 i jesteśmy mocno rozczarowani. Mówiło dla Państwa Centrum Akceleracji Interpolarnej.